Szef grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn nie żyje. Pizdec, to bezpilotnik. Zbili, babachnulo w dwa razy, wzorwałoś, padaje. Tak przynajmniej podają media, i to zarówno zachodnie, jak i wschodnie. Dosłownie w mediach rosyjskich są przynajmniej takie sugestie. Temu się dzisiaj przyjrzymy, ponieważ w naszych mediach wiadomo, że dezinformacja jest bardzo duża, tam rzecz jasna również, ale warto to wszystko porównać. Dotarłem do pewnych nagrań, i to takich, których nie dostaniecie po prostu w polskich mediach, które wskazują na to, że faktycznie może być to prawda. Rosyjska ruletka. Gra, która w jednej chwili może przekreślić całe twoje życie, ale przecież to nie jest jedyne ryzyko, z którym borykają się oligarchowie w Rosji. W świecie, w którym nawet najpotężniejsi mogą paść ofiarą niewidzialnej ręki przeznaczenia, jedno jest pewne. Nikt tam nie jest bezpieczny, zwłaszcza kiedy nagle zagrażasz Putinowi. I tutaj niezależnie od tego, czy ten pucz, który był przeprowadzony przez Prigożyna, był realny, rzetelny, czy to faktycznie się wydarzyło, czy była to ustawka, to jednak jeśli podpadniesz Putinowi na tyle, żebyś podważył jego reputację, zaufanie ludzi i podważył to, dlaczego ludzie uważają go za nieomylnego i takiego, któremu nie można podskoczyć, no to jeśli jesteś dla niego zagrożeniem dla jego reputacji, musisz liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Wyobraźcie sobie teraz, że ta sama gra w rosyjską ruletkę właśnie tam się odbywa, ale stawką nie jest tylko ludzkie życie, ale także geopolityczne destynacje całych narodów, w tym Polski. Dzisiaj przyglądniemy się właśnie jednemu z najgłośniejszych incydentów ostatnich dni, o ile nie miesięcy czy lat, czyli rzekomej na ten moment śmierci Jewgenija Prigożyna, oligarchy, który miał mocno wpłynąć na politykę Kremla. Jak się okazuje, mamy naprawdę bardzo mocne materiały, żeby twierdzić, że tak faktycznie mogło być. Ale zanim przejdziemy do analizy tego materiału, pozwólcie, że przybliżę wam postać samego Prigożyna i tego, dlaczego jego śmierć może być dla Kremla tak ważna i jakie konsekwencje może to rodzić również dla Polski. Jewgenij Prigożyn nazywany był często kucharzem Putina. Nie jest zwykłym oligarchą. Jego wpływy w rosyjskiej polityce są szeroko znane i doceniane przez Kreml. Prigożyn był nie tylko twarzą rosyjskiego biznesu, ale też cieniem, który stał się osobą, która stała za wieloma operacjami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Bo to on był rzekomym założycielem grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej, której działania były często krytykowane nawet w Rosji, jak i poza jej granicami. W kontekście chociażby Polski grupa Wagnera była już wcześniej wielokrotnie oskarżana o próby destabilizacji sytuacji w regionie. Działania miały na celu osłabienie pozycji na arenie międzynarodowej. No i to już się działo jeszcze zanim była ta cała afera na granicy, jaka jest teraz. No i nie jest tajemnicą, że śmierć tak wpływowej osoby jak Prigożyn miałaby ogromne konsekwencje dla rosyjskiej polityki wewnętrznej. Zewnętrznej też. W kontekście ostatnich doniesień o jego rzekomej śmierci w katastrofie lotniczej wiele osób zadaje sobie teraz pytanie, czy to naprawdę był nieszczęśliwy wypadek, czy może była to zorganizowana akcja mająca na celu usunięcie Prigożyna z gry politycznej. Zresztą sami zobaczcie jedno z tych nagrań i ocencie, jak to wygląda. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Блядь, не видать нихуя. А, вон, около фермы. Garim. To nie jest jedyne nagranie, jakie krąży teraz po sieci w tym kontekście. Zobaczcie na kolejne. I to jest wprost z rosyjskich mediów, które teraz wam zacytuję, proszę bardzo. Gazeta.ru to nie jest jakieś źródło zachodniej propagandy, które jest pisane po rosyjsku, jako niby ruch oporu, ale tak naprawdę wszystko pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Gazeta.ru jest jedną ze stron Yandexa, czyli takiego Google Newsa, ale rosyjskiego.
Zen.ru, znaczy teraz to już nie jest Yandex, bo Yandex został chyba sprzedany Francuzom, w ogóle jakieś takie akcje. Generalnie z agregatu newsowego, który ma po prostu rosyjskie media, które są często właśnie w linii tej samej, co Russia Today i inne tego typu serwisy. Biznesowy odrzutowiec rozbił się w pobliżu Tweru. Na liście pasażerów Prigożyn. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę w kontekście katastrofy lotniczej biznesmena Jewgenija Prigożyna. Przepraszam, jakbym coś powiedział nie tak jak należy, z tego względu, że to jest tłumaczone automatycznie z rosyjskiego. Po prostu wbrew temu, co niektórzy sugerują, nie znam cyrylicy i nie mam zielonego pojęcia, co tam byłoby napisane. W obwodzie twerskim rozbił się prywatny samolot Embraer. Na pokładzie było 10 osób i wszystkie zginęły w katastrofie. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego na liście pasażerów znajduje się biznesmen Jewgenij Prigożyn. Nie otrzymano jeszcze informacji o identyfikacji ciał, co w tej chwili wiadomo o katastrofie lotniczej. Według materiału Gazeta.ru wieczorem 23 sierpnia w pobliżu wsi Kuzhenkino doszło do katastrofy lotniczej. Rozbił się prywatny samolot lecący z Moskwy do Petersburga. Poinformowała o tym służba prasowa rosyjskiego Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych na oficjalnym kanale Telegramu. Czyli to nie są jakieś wymysły. To nie jest coś takiego, że jakiś samolot się rozbił, czy zniknął z radaru, teraz wchodzą fejkowe newsy, fejkowe wideo, nie z tej sytuacji i Ukraina pewnie teraz sobie sama te fejki strzela. Jasne, od Ukrainy wyszło jeszcze więcej różnych dziwnych insynuacji w tej sprawie, ale to jest potwierdzane faktycznie przez rosyjską stronę. Na pokładzie miał być Jewgenij Prigożyn. Przedsiębiorca Prigożyn znajduje się na liście pasażerów Embraera, podaje RIA Nowosti, czyli też takie TVP Info, ale właśnie rosyjskie. Eksperci sprawdzają, czy znajduje się on na pokładzie zestrzelonego samolotu. No tak tłumaczy po prostu ten tłumacz Sorki. Komentatorzy związani z Prigożynem zwracają uwagę, że założyciel PMC Wagnera często zmieniał samoloty w ostatniej chwili, obawiając się próby zamachu. Ze swojej strony szef zaporowskiego ruchu społecznego Jesteśmy Razem z Rosją, Władimir Rogow, na swoim kanale na Telegramie już ogłosił jednak śmierć Prigożyna wraz z Dmitrijem Utkinem, dowódcą PMC Wagnera. Czyli widzicie, jakie tam się gierki rozgrywają wewnętrzne w Rosji, nie? To jeszcze nie jest pewne, bo tak naprawdę wielokrotnie zmieniał swoje loty, ale ten już ogłasza, że jest po nim. Więc taką wiedzę musiał mieć stuprocentową z jakiegoś powodu. Tymczasem ratownicy wydobyli 7 osób z wraku, który rozbił się pod Twerem. W momencie składania materiału nie było oficjalnego oświadczenia na temat identyfikacji lub potwierdzenia, że był tam Prigożyn. Sprawdzę teraz szybko jeszcze, czy na zen.ru pojawiła się nowa informacja w tej sprawie. Może jest akurat. Jest, akurat teraz w momencie nagrywania tego materiału mamy już oficjalną informację. Jewgenij Prigożyn znalazł się na pokładzie rozbitego samolotu. Departament Stanu USA zapoznał się, i to też Gazeta.ru, z doniesieniami, że Jewgenij Prigożyn znajduje się na listach pasażerów, który się rozbił. No, odrzutowiec z Moskwy, bla, bla, bla. Było 10 osób, ratownicy wstępnie pracują. Także są już potwierdzenia z USA, aktualnie, ale w dalszym ciągu mamy tutaj raczej sprawę jasną i pewną. Według kanału Telegram Baza samolot nie spadł przed katastrofą. Podczas wznoszenia samolot zniknął z radarów. Jednocześnie piloci nie informowali dyspozytorów o sytuacjach awaryjnych. Według numeru 112 dyspozytorzy próbowali skontaktować się ze statkiem, ale nikt nie odpowiedział. Jedna z wersji eksplozji uznawana jest za atak terrorystyczny. Rosawiatia już rozpoczęła dochodzenie w sprawie tej katastrofy. Według kanału MASZ Telegram przed katastrofą samolotu naoczni świadkowie usłyszeli 2 mocne trzaski, po których skrzydło i stabilizator spadły z biznesowego odrzutowca. Znaleziono je w pobliżu opuszczonej farmy. W związku z incydentem komitet śledczy wszczął sprawę karną. I teraz może popatrzcie jeszcze raz na to nagranie i spróbujcie stwierdzić, czy tam faktycznie nie doszło do zestrzelenia. No bo to sugerują chociażby użytkownicy Twittera, którzy o tym piszą, że to dosłownie wygląda, jakby to był zestrzelony samolot.
Czytajmy dalej z rosyjskiej gazety. Na portalach społecznościowych lokalni mieszkańcy zaczęli publikować zdjęcia i filmy z wydarzenia. Naoczni świadkowie twierdzą, że samolot eksplodował w powietrzu. Samolot się rozbił. Spójrz, samolot katapultował się. Spójrz, coś się kręci. Widzisz? Nie wiem, co jeszcze się działo. Leciał i eksplodował. Nastąpił taki wybuch. Mężczyzna myślał, że pilot samolotu mógł uciec, jednak nie widział sensu swojego upadku. Dzieje się. Naprawdę dzieje się. Komentarze może z polskich serwisów jeszcze przeczytam, żeby nie było, że tylko rosyjskie tutaj się pojawią. Zobaczmy, co piszą o tym Polacy na gazeta.pl. Tam mieliśmy gazetę.ru, tutaj mamy gazetę.pl. Smok Wawerski. Mogliby się nawzajem wybić co do jednego. W sumie miły wieczór. Sigma Male. Nie ogarniam, jak taki typ żyjący w takim kraju jak Rosja pomyślał, że odpuści mu i nic się nie stanie. Gdybyż on chociaż był zapadnikiem z Europy albo Ameryki, wtedy mógłby się łudzić, iż to wybaczenie, amnestia ze strony Ojca Chrzestnego to tak na serio. Ale przecież on był ruskim z krwi i kości i on się tam wychował. Rosja to był jego kraj. Ale tak naprawdę nie wiemy nic o buncie. Wiemy tyle, co przekazały nam media. Może to był tylko teatrzyk, bo ktoś dowodzący grupą Wagnera raczej ma mózg i jest inteligentny. Dla mnie ta próba rajdu na Moskwę to największa zagadka tej wojny. No i właśnie, nawet na gazeta.pl, czyli na gazecie wyborczej, ludzie raczej starają się myśleć rozsądnie. Tak samo nic nie dowiemy się o katastrofie samolotu. W sumie wygodnie zginąć na pokładzie i żyć sobie potem z alter ego. Wina zostanie zrzucona na zamach ukraiński, mimo że Ukrainie nie zależy na naganianiu po Rosji samego Prigożyna. No i właśnie, to jest też jedna z takich bardzo interesujących teorii. Czy to nie jest przypadkiem jednak ta amnestia, która miała na Prigożyna tam zapaść? Że teraz każdy będzie mówił o tym, że okej, nie żyje, a on sobie będzie żył gdzieś. Czy jest to prawdopodobne? Raczej nie. Dlaczego? Ponieważ gdyby nagle się ujawnił, to byłaby to kompromitacja Władimira Putina. Więc raczej na pewno zginął. No i to, co pisał tutaj ten Zdenek 117, że dowódca grupy Wagnera ma mózg i jest to dziwne, to faktycznie jest to dziwne, bo popatrzcie sobie też na tego, jak on miał, Nawalny. Największy wróg Putina, który jak nagrywał filmy na YouTubie, to w dzień miał 100 milionów wyświetleń i ujawniał mega afery na Władimira Putina, nie? Miał azyl w Niemczech. Nie musiał wcale wracać do Rosji i wrócił. I co? I teraz cały czas przedłużają mu jego karę. Masakra. I to samo, w te same słowa, że coś może być okej, że to będzie sprawiedliwy wyrok i tak dalej, uwierzył Prigożyn. Jedno jest pewne. Jeśli informacje o śmierci Prigożyna są prawdziwe, to Rosja stoi przed jednym z najważniejszych momentów najnowszej historii. Śmierć tak wpływowej osoby miałaby ogromny wpływ na dynamikę wewnętrznych walk o władzę na Kremlu, a także na relacje z innymi krajami. Bo to już nie jest osoba, która była w opozycji do Władimira Putina, tak jak to było chociażby z Nawalnym, który mógł zostać otruty i w sumie nic by się tam nie zmieniło. To jest osoba, która ma pod sobą potężną armię, która była gotowa pojechać jednak na ten rajd na Moskwę. Na ile to była ustawka i teatrzyk, nie wiemy, raczej była, ale jeśli była, to wiedział o tym sam Prigożyn. Czy każdy podrzędny wojskowy o tym wiedział? Raczej nie, bo raczej któryś z nich, i to nie jeden, by się wygadał, bo to nie są jacyś, wiecie, nie możecie powiedzieć tysiącu wojskowym całej prawdy o jakiejś operacji, jeśli to nie ma wyjść na jaw. To wyjdzie na jaw. No i grupa Wagnera, choć formalnie prywatna firma wojskowa, jest przez wielu postrzegana jako przedłużenie ręki Kremla. Jej działania nie ograniczają się tylko do Rosji, ale rozciągają się na wiele krajów zarówno w Europie, jak i w Afryce. W kontekście Polski grupa Wagnera była szczególnie interesująca już wcześniej. W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami wielu doniesień na temat jej działań na terenie naszego kraju. Niektóre z nich wskazywały na próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski, a inne sugerowały bezpośrednie działania mające na celu destabilizację regionu. Wielu ekspertów zwracało uwagę na to, że grupa Wagnera działała w ścisłej koordynacji z Kremlem, realizując geopolityczne cele właśnie w Polsce. No i jednym z najbardziej niepokojących aspektów działalności grupy Wagnera w Polsce jest jej rzekome zaangażowanie w próby przewrotów oraz akcje sabotażowe na granicy.
Wspomniane działania miałyby na celu osłabienie naszej pozycji w całym regionie, zdyskredytowanie nas na arenie międzynarodowej. Choć trudno jednoznacznie potwierdzić takie informacje, no to wiele wskazuje na to, że grupa Wagnera miała w tym swój udział. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli teraz bardzo czujni i krytyczni wobec wszelkiej informacji dotyczącej grupy Wagnera i jej działań w naszym kraju. Bo w świecie pełnym dezinformacji i gier politycznych jedynie wnikliwa i niezależna analiza może nam pomóc zrozumieć prawdziwe intencje i cele takiego tajemniczego podmiotu. Internet obiegły od razu wideo z tego wydarzenia i każdemu się wydaje, że to jest pewniak i tak dalej. Może być naprawdę różnie. Klip stał się przedmiotem gorących dyskusji i wielu spekulacji. Wielu pyta, czy to jest prawdziwe nagranie, czy może kolejna próba dezinformacji. Jakość nagrań, które krążą po internecie, często nie pozwala na dokładną weryfikację autentyczności. Niemniej jednak, jeśli wierzyć doniesieniom, samolot na nagraniu odpowiada specyfikacji maszyny, którą podróżował Prigożyn. Dodatkowo czas i miejsce mają się zgadzać z informacjami podawanymi przez właśnie źródła. No i nawet jeśli wideo jest prawdziwe, to dalej jednoznacznie stwierdzić nie możemy, czy rzeczywiście przedstawia ono moment zestrzelenia samego Prigożyna. Dokładniej, bez dokładnej analizy i potwierdzenia tego ze strony niezależnych ekspertów trudno będzie wydać jednoznaczny wyrok w tej sprawie. Bo to nie jest tak, że Rosja coś potwierdzi i to też jest ok, dalej w dalszym ciągu wszystko się zgadza i tam na pewno był Prigożyn. Historia rosyjskich oligarchów jest generalnie pełna takich niespodziewanych, często tajemniczych śmierci. Wielu z nich, podobnie jak Prigożyn, miało ogromne wpływy w rosyjskiej polityce i biznesie, a ich śmierć była dużym ciosem dla Kremla. No i przykłady takie jak Borys Bieriezowski czy Michał Lesin, których niespodziewane i kontrowersyjne śmierci wciąż budzą wiele pytań i pokazują, jak niebezpieczne może być życie na szczycie rosyjskiej elity, to tylko niektóre przykłady. A tajemnicze śmierci nie tylko wpływają na dynamikę wewnętrznej polityki Rosji, ale także mają wpływ na relacje właśnie międzynarodowe. W wielu przypadkach śmierć oligarchy była postrzegana jako próba usunięcia konkurencji lub zagrożenia dla reżimu Putina. I tak w przypadku Prigożyna, który był bliskim sojusznikiem Putina do niedawna przynajmniej, sytuacja wydaje się być nieco bardziej skomplikowana. Nie można zapominać, że oligarchowie tacy jak Prigożyn czy Bieriezowski mieli dostęp do wrażliwych informacji, byli ważnymi graczami w rosyjskiej grze politycznej, a ich niespodziewane śmierci często prowadzą do przegrupowań władzy na Kremlu i mogą być sygnałem dla innych oligarchów, że nikt teraz nie jest bezpieczny. A jeśli wy chcecie być szczegółowo poinformowani o dalszym przebiegu tej sytuacji, to koniecznie po pierwsze udostępnijcie ten materiał, żeby to się szerzej rozeszło, no bo zwykle takie tematy są bardzo często zakopywane przez Facebooka i YouTube'a. A po drugie subskrybujcie nas na YouTubie i obserwujcie na Facebooku, bo na pewno temat będziemy analizować dużo bardziej szczegółowo niż te nasze mainstreamowe media. Heja!